Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam pokazać, jak przygotować sterownik firmy Elpias do pracy z naszym komputerem. Pierwsze co musimy zrobić, wchodzimy w przeglądarkę internetową i wpisujemy nazwę naszego producenta. Po otworzeniu się strony naszego producenta wchodzimy w zakładkę Download, a następnie w oprogramowanie. Pobieramy aktualną wersję aplikacji do programowania sterowników PLC firmy Elpiast, Macro Control. Dzięki tej aplikacji będziemy mogli bezpośrednio programować nasz sterownik metodą blokową. Drugim niezbędnym programem, który musimy pobrać, jest kompilator ARM. Również pobieramy go ze strony naszego producenta. Po zakończeniu instalacji programu i kompilatora możemy rozpocząć pracę z naszym sterownikiem. Po zainstalowaniu naszego programu oraz kompilatora możemy przejść do zdalnej pracy z naszym sterownikiem. Podłączamy sterownik PLC do komputera oraz go zasilamy. Jak to zrobić, będzie pokazane w dalszej części naszego odcinka. Więc otwieramy nasz program Macro Control, wybieramy plik nowy. Tutaj w zakładce Device musimy odnaleźć poprawną nazwę naszego sterownika, która wyświetli się na nim po jego zasileniu. W naszym wypadku jest to ta nazwa. Pierwszą ważną rzeczą, którą musimy wykonać w naszym programie, jest ustawienie komunikacji pomiędzy naszym komputerem a naszym sterownikiem. Wchodzimy więc w zakładkę Projekt, ustawienia komunikacji i tutaj w Serial Port wybieramy COM5 w naszym wypadku i zatwierdzamy. Teraz nasz program jest już gotowy do pracy. I jak widzimy tutaj na żółto mamy nasze wejścia, na zielono mamy nasze wyjścia i tutaj mamy nasze przedmioty logiczne, które będziemy wykorzystywać do budowy naszych programów. Na początek może pokażę Wam taki prosty przykład działania bramki OR. A więc przeciągamy naszą bramkę do pola, gdzie budujemy nasz program. I teraz dwukrotnym kliknięciem na DIN1, czyli nasze wejście numer 1, wpinamy je do bramki naszej OR. Mamy pierwsze wejście. I teraz drugie wejście. Tak samo robimy z wyjściem. I w ten sposób zbudowaliśmy już naszą bramkę OR. Teraz musimy wejść w projekt. Kompiluj. Po skompilowaniu naszego projektu wchodzimy jeszcze raz w projekt. I zrób wszystko. Jak widzimy, nasze oprogramowanie pozytywnie wgrało się na nasz sterownik. Teraz pokażę Wam, jak ono działa na naszym sterowniku i jak to wszystko wygląda dalej. Oto nasz sterownik firmy Elpias. Aby go uruchomić, musimy podłączyć go do zasilania 230 V. Następnie otwieramy klapę zabezpieczającą nasz cały panel. Oto nasz sterownik. Po podniesieniu klapy zabezpieczającej podnosimy do góry dwa bezpieczniki. Jak widzimy, nasz sterownik się uruchomił. To jest nasz panel sterownika, a to jest nasze sterowanie. I tutaj jest nasz wyświetlacz. Na wyświetlaczu wyświetla nam się nazwa naszego sterownika, którą potem uwzględniamy w programie. Tu jest nasz port komunikacyjny z komputerem. Jest to wejście USB typu B. To jest nasz panel sterowania z przekaźnikami. Mogą być one monostabilne lub bistabilne, w zależności od tego, jak będziemy sobie przełączać. Przekaźniki monostabilne są to przekaźniki, które do przełączenia potrzebują ciągłego przepływu prądu, a bistabilne są to takie, które potrzebują tylko impulsu prądowego do przełączenia stanu. Teraz przetestujemy naszą bramkę OR. Bramka OR jest to stan logicznego dodawania. Stany na wejściach odpowiednio dają nam kolejne wyjścia. 0, 0 daje nam 0, czyli dioda się nie świeci. 1, 0 daje nam 1, więc dioda się świeci. 0, 1 daje nam 1, więc dioda się świeci. Oraz 1, 1 daje nam 1, więc dioda się świeci. W ten sposób przetestowaliśmy naszą bramkę OR.